Ok, cześć wszystkim. Tutaj Julian Krypto. Dzisiaj Echo jest u mnie, bo mam nowe pomieszczenie. Ale dzisiaj jest też ważne wydarzenie, słuchajcie, ponieważ Fed będzie informować o stopach procentowych i prawdopodobnie nie będzie ich podwyższać. Tak przynajmniej obstawia większość rynku, że te stopy procentowe pozostaną na takim samym poziomie. Na różnych kalendarzach ekonomicznych widzimy, że przewidywania są na dokładnie takim samym poziomie jak do tej pory, jak dotychczas. Ale jest jedno pytanie. Jakie będą predykcje Fedu, czyli o godzinie 20.30 będzie przemówienie Jeroma Powella na temat stóp procentowych na, nie tylko na czerwiec, ale również na lipiec i na następne miesiące? Ponieważ od tego również będzie zależało to, jak Bitcoin się zachowa. Niemniej jednak, moim zdaniem, zwróćcie uwagę i pamiętajcie, to nie są porady inwestycyjne. Bitcoin od dwóch miesięcy na spadkach, na stracie. Mamy potencjalnie dzisiaj. Pierwszy raz o godzinie 20 wydarzenie, kiedy Fed nie podniesie stóp procentowych, i jeżeli tak się wydarzy, jak zareaguje rynek? Czy rynek zareaguje wzrostowo? Odpowiedzmy sobie na to pytanie. Każdy sobie, sobie, sobie sam niech odpowie na to pytanie, bo tutaj każdy sam spekuluje swoim kapitałem. No, moim zdaniem warto też pamiętać o tym, że większość banków, według różnych raportów, a tutaj taki raport znalazłem, jest na stratach. I okazuje się, że jeżeli wszyscy ludzie nagle mieliby zacząć wypłacać swoje środki z banków, 100% tych środków niezabezpieczonych byłoby wypłaconych, to wtedy około 1600 banków byłoby niewypłacalnych i by po prostu mogło upaść, albo, uwaga, uwaga, by musiało być wspartych przez. Fed, czyli przez Rezerwę Federalną w Stanach Zjednoczonych, tak jak to się stało z innymi bankami, na przykład Silver, Silvergate Bank czy Silicon Valley Bank. Więc, jeżeli mamy taką wiedzę o tym, że system bankowy się sypie, powoli się sypie, pożyczki bankowe banków komercyjnych są coraz wyższe, są na szczytowych poziomach od wielu, wielu lat, a w związku z tym, jeżeli mamy taką informację, to zastanówmy się, gdzie ten kapitał może przepływać. Czy on będzie przepływać do bitcoina? Jeżeli tak, to w jakim interwale czasowym? No właśnie, potencjalnie Fed nie będzie teraz podnosił stóp procentowych, ale Fed będzie musiał prawdopodobnie w ciągu najbliższego roku dodrokowywać ogromną masę dolarów, bo jeżeli tego nie zrobią, to banki będą upadać. I w obu przypadkach, w obu przypadkach, jeżeli Fed, nie dodrukuje pieniędzy, jeżeli banki będą upadać, ludzie będą uciekać z banków. Gdzie będą uciekać? Do bitcoina? Nie wiem, może. Odpowiedzmy sobie sami, każdy niech odpowie na to pytanie. Natomiast w przypadku, jeżeli, jeżeli dodrukują, dodrukują pieniądze, inflacja, ludzie będą uciekać już z dolara z powodu właśnie wysokiej inflacji. Okej, okay, takie moje przemyślenia na dzisiaj. Myślę, że nie ma w sensu więcej się na ten temat rozwodzić. Czekamy cały czas na jakieś znaki na funding ratesach, rezerwy bitcoina na poziomie stabilnym. Inwestorzy na Coinbase kupują bitcoina od kilku dni. Nic się tutaj po, w innych aspektach nie zmienia. Dodatkowo jeszcze warto zwrócić uwagę na listingi, a mianowicie token PIP. Najpierw była informacja poufna. O godzinie 11.02 na Telegramie był też telefon. Potem była informacja o 3.59 dzisiaj. No i zwróćcie uwagę: ten token miał informację poufną od Maximusa, od MaxData App Tier 3. W tym punkcie tutaj zadzwonił również Colorbot, czyli telefon do użytkowników. Telegram dodatkowo to jest właśnie ta godzina 11.02. Wzrost natychmiastowy, następnie odreagowanie. Następnie, właśnie ta informacja oficjalna, już, czyli ta informacja, która się pojawiła tutaj, ok? I kolejny wzrost. Efektywnie, łącznie, aż ponad 17% można było na tym zyskać. Oczywiście, niektórzy z Was to wykorzystali, inni tego w ogóle nie wykorzystali. Niektórzy zarobili 5%, niektórzy z Was sprzedali to ze strachu na, na stracie, ale finalnie Okazja do zysku gdzieś była. Pytanie, jak każdy z nas to wykorzystał. No i na ten moment tyle. Czekamy na godzinę 20.00. Będziemy robić live stream. Prawdopodobnie tutaj na YouTubie albo na Telegramie Maxdata. Także koniecznie wbijcie na Telegram. Podłączcie Telegram, podłączcie Colorboda i widzimy się o godzinie 20.00. Przed godziną 20 dzisiaj wieczorem. Trzymajcie się. Cześć.